Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, to jest Telewizja Echo 24, a dziś moim Państwa gościem jest Jakub Nowotarski, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, Panie Radny. Dzień dobry. I Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Kilianek, również Pan Radny. Dzień dobry. Panowie Radni, zaczniemy od tego, co słychać w mieście. Trochę ze względu na powódź, do której oczywiście dzisiaj też nawiążemy, wrócimy, oczywiście poruszymy ten wątek, ale na początek pytanie o wrocławskie ZOO. Mianowicie, kto będzie szefem? Andrzej Kilianek. Nie, ja nie. Sergiusz Kmiecik. Tak pan obstawia? Pana były tak. kolega z partii? Uważam, że jest pełniącym obowiązki w tej chwili prezesem, pełniącym obowiązki prezesa. I no, w czwartek mamy otwarcie aplikacji, które spłynęły. Wiem, że trochę ich wpłynie, bo niektórzy z kandydatów chwalą się tym, ale uważam, że to są osoby, których prezydent nie zaakceptuje i może się to skończyć tym, że Sergiusz będzie tam dłużej niż myślał, że no będzie. No i czy to dobra kandydatura? To będzie dobry szef? Tego nie wiem. No, na pewno nie pomogła mu ostatnia historia z trzema jeleniami, które zostały otrute, chyba tak trzeba powiedzieć, bo zjadły coś niedozwolonego. To mu nie pomogło, ale będę trzymał kciuki, aby w ZOO było jak najlepiej. Jakub Nowotarski, pytanie też do pana. Sergiusz Kmiecik, co pan na tę kandydaturę? No, szczerze mam nadzieję, że konkurs będzie otwarty i uczciwy i jednak merytoryczne kryteria związane z tym, jak kandydaci, jakie mają kompetencje, jeśli chodzi o zarządzanie tak specyficzną spółką, że te kryteria jednak będą ważniejsze niż to kryterium czysto polityczne. Oczywiście czarno na białym wszyscy widzimy, że Sergiusz Kmiecik jest kandydatem prezydenta Jacka Sutryka. Natomiast wiadomo, że są też kandydatury, bo tak jak powiedział radny Kilianek, ludzie sami to ogłaszają publicznie. Są kandydatury, powiedzmy, merytoryczne. Osób, które od lat pracują w ogrodach zoologicznych, tym się zajmują, są ekspertami w tych dziedzinach. Mieliśmy niestety pasmo kontrowersji w ostatnich latach związanych z ZOO różnego rodzaju. Czy właśnie niewyjaśnione okoliczności śmierci zwierząt, czy na przykład jakieś nietransparentne wydatki na Śląsk Wrocław, za dużo tych złych rzeczy. Z drugiej strony mieszkańcy czują po kieszeni, że bilet po prostu jest drogi. Wydaje mi się, że miasto i mieszkańcy zasługują na to, żeby jednak zrobić w ZOO nowe otwarcie. No to kto powinien być szefem? Jaki profil osoby? Andrzej Kilianek. No chyba pan Rajtajszczaka już nie odtworzymy, ale myślę, że... To jest dla pana właśnie taki wzór? To jest osoba, którą bronią wyniki, którą broni doświadczenie, międzynarodowa kariera. No i który został, tak naprawdę na brak ofert nie narzeka, ale został, uważam, w bardzo zły sposób potraktowany i bardzo w nieodpowiedni sposób rozstawał się z Wrocławiem. Natomiast myślę, że spod jego skrzydeł wyszło kilka osób, które, nawet takie, które w ZOO przecież pracowały. Wymieni pan nazwiska? Ja nie chcę mówić o nazwiskach, dlatego że jestem obserwatorem konkursu, ale powinniśmy czerpać od najlepszych, a w tej chwili wydaje się, że na rynku wrocławskim mamy tak naprawdę może dwie osoby, które byłyby w stanie kontynuować jego dzieło. O. To samo pytanie do pana. No to odpowiedź jest prosta. Myślę, że jednak dobrostan zwierząt trzeba postawić na pierwszym miejscu. Związaną z tym wizję rozwoju ogrodu zoologicznego. Natomiast no, ta rozmowa też to pokazuje. Niestety ta sprawa jest upolityczniona i jest to znamiało. Miał nie być polityki. No panowie. Ja tego nie. Czy inaczej to. Panie redaktorze, no możemy sobie tutaj pół żartem opowiadać. No zresztą, co tu dużo mówić. My jako Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej w kampanii wyborczej mówiliśmy o nieprawidłowościach w spółkach miejskich. No mówiliśmy tego, o wyższych oczekiwaniach. Natomiast, no powiem szczerze, jako dwaj radni mamy ograniczone możliwości. Radny Kilianek będzie to obserwował. Ja też mogę potem, po tym konkursie, skorzystać ze swoich uprawnień
pójść do spółki, to inaczej poprosić zapytam o wszystkie papiery. Bo i nie, potem... nie będziemy całej rozmowy poświęcać temu zagadnieniu. Pytanie, czy gdyby to był tak, jak założył pan radny Kilianek, pan Sergiusz Kmiecik, to dla panów ten wybór jest okej, Jakub Nowotarski? Nie, bo wtedy okaże się, że wygrała polityka, i, a nie te kryteria czysto merytoryczne związane z dobrostanem zwierząt. To samo pytanie do pana. No, jestem przedstawicielem jednej z największych partii, nie będę hipokrytą. Powiem, że pan prezydent ma prawo wybrać sobie absolutnie kogo chce. Uważam, że jeżeli skończy się to na nominacie politycznym, to będzie bardzo nieuczciwe względem mieszkańców, czyli rozpisywanie konkursu po to, żeby wybrać kolegę. A pan Sergiusz Kmiecik jest, cytując pana, nominatem? W tej chwili tak. I zdobywa doświadczenie dzięki, no, dzięki wskazaniu pana prezydenta. I trzeba jasno powiedzieć, pan prezydent ma do tego prawo, bo nie jest zobligowany do rozpisywania konkursów. Okay. Pytanie, czy zorganizujemy szopkę, czy poważny konkurs? No to w takim razie zmieniamy temat. Śląsk-Wrocław, który pojawił się przez chwilę tutaj już w tym studiu. No, patrząc na sytuację w tabeli i to, w jaki sposób wygląda gra, ale też kadra wicemistrzów Polski, zastanawiam się, gdzie my będziemy za pół roku i gdzie w tym wszystkim w tle jest sprzedaż, a raczej próba sprzedaży klubu, Jakub Nowotarski. Jak pan sądzi? No nigdzie nie jest tak naprawdę i to tak naprawdę sięgamy do tej sesji Rady Miejskiej, gdzie rzeczywiście Rada podjęła uchwałę. Ja sam się wtedy wstrzymałem, krytykowałem to podejście, czy wyrażałem swoje wątpliwości wobec tego. Miasto chce sprzedać klub, czy nie? No na poziomie deklaracji chce, natomiast jeśli mamy wycenę na 50 kilka milionów złotych za klub, który w tym sezonie jeszcze nie wygrał, no to jaki potencjalny kupiec takie pieniądze wyłoży? A to nie jest koniec wydatków, bo przecież wiadomo, że Śląsk-Wrocław permanentnie jest pod kreską i do tego interesu my jako wspólnota mieszkańców musimy bardzo dużo dokładać, 20-30 milionów złotych rocznie. No z punktu widzenia potencjalnych inwestorów nie widzę żadnego sensu. Ja podnosiłem ten temat, że kwestionowałem tą wycenę, dlatego że właśnie ona nie uwzględnia tego, że ten interes przynosi straty cały czas. Więc moim zdaniem ta kwota jest zawyżona. No i niestety to powoduje, że potencjalnego kupca, i mam tutaj na myśli 100% udziałów, a nie jakieś tam śladowe 5, 10, 15%, bo to sytuacji nie zmieni, kupca na horyzoncie nie widać i konsekwencja jest taka, że niestety dalej to wszyscy musimy sponsorować, a cierpią też ci, którzy mają Śląsk-Wrocław najbardziej w sercu, bo dzisiaj Śląsk-Wrocław wyników sportowych nie ma. To samo pytanie, Andrzej Kilianek. Uda się sprzedać klub? Jeśli tak, to za ile? Nie ma takiej woli. Nie ma takiej woli. Panie redaktor, no tak samo jak z przekazywaniem pieniędzy na Akademię Śląska Wrocław, wczoraj żywy temat w internecie. To jest właśnie bardzo dobre zagadnienie, to też możemy je rozwinąć. Czy ta Akademia powstanie, czy nie? Jeśli nie powstanie, to co z pieniędzmi? Pieniędzy nie było i chyba już nie będzie. Kilkadziesiąt miesięcy temu, że będą pieniądze. No ale trzeba pierwszy etap oddać, a my gdzie jesteśmy z tym no pierwszym właśnie, etapem? W polu. Nigdzie. No dosłownie, pole mamy, jeszcze nie skoszona trawa i nie zaorane. Więc do fundamentów jeszcze daleka droga. Ten pierwszy etap się nie zakończy w terminie, w mojej ocenie, ale miasto czyni to z premedytacją, dlatego że nie mamy 50 milionów na wkład własny. Patrzę na panów miny i chciałbym zapytać, co dalej w związku z tym? Czy będziemy tak sobie biernie w pewnym sensie się myślę, temu przyglądać, pytanie... komentować? Ja uważam, że zrobiłem wszystko przez ostatnie 5 lat i zresztą nie tylko ja, żeby uchronić nas przed miejscem, w którym jesteśmy. Pewne jest to, że ta wycena już jest nieaktualna. Ja uważam, że była zrobiona rzetelnie, uwzględniała aktywa netto, natomiast jest już nieaktualna ze względu na obecne wyniki sportowe, na nowe wyceny piłkarzy, bo już okienko transferowe zamknięte, za chwilę będą nowe wyceny. Do widzenia, więc nikt nie kupi po takiej cenie klubu. I kto za to odpowiada panu zdaniem? Właściciel. No tak, to panie redaktorze, to są pytania do prezydenta miasta, jaki on ma pomysł na to i kiedy, jakie decyzje w kierunku. A panowie jako radni artykułujecie tego typu zapytania? Tak. I? Znajduje się jakaś odpowiedź? Przychodzi odpowiedź? Tylko zależy w jakiej formule, bo czasami odpowiadają kibice zmanipulowani przez klub,
czemu, co znajduje wyraz na transparentach wiszących w mieście. Czasami są to przejawy agresji, czy też zgłaszane na policję sprawy. Na szczęście to już jest za nami, bo już nawet wśród kibiców miasto jest na tyle niewiarygodne, że nie reagują emocjonalnie na obietnice. Za chwilę będziemy świadkami pewnie gorących dyskusji, to kolejne zagadnienie na temat budżetu naszego miasta, stolicy regionu. Czy panów zdaniem to będzie taki moment, który być może będzie też okazją do tego, żeby coś zmienić na politycznej mapie Wrocławia? Mam na myśli chociażby Klub Koalicji Obywatelskiej, Jakub Nowotarski. Czy ma pan takie warunki zaporowe, co do których, jeśli one nie będą spełnione, to być może wasze drogi polityczne, nawet nie pana indywidualne, natomiast pana środowisko, no, wystawią na ogromną próbę? Rozmawiamy o tym i w Klubie Koalicji Obywatelskiej, i w Stowarzyszeniu Akcja Miasto, które jest dla mnie równie ważne i tak naprawdę czuję, że je reprezentuję. Wiadomo, z jakimi tematami szliśmy do wyborów. Bardzo dużo między innymi spraw związanych z całą polityką transportową. Już pewne z tych rzeczy podnosiłem. Na razie przyznaję nieskutecznie. Nie znalazłem otwartości wśród urzędników. Na przykład o tym, żeby porozmawiać, co można zrobić w sprawie przyspieszenia najwolniejszych tramwajów w Polsce, bo to jest jeden z problemów tego miasta. I poza władzami MPK, które rzeczywiście są otwarte, rozumieją merytoryczne argumenty, rozumieją, że to jest nie tylko korzyść dla mieszkańców, ale dla samej spółki, bo wygeneruje to oszczędności i ułatwi im funkcjonowanie. Niestety w samym Urzędzie Miejskim Wrocławia póki co otwartości co do tego tematu nie mam. A rozmawialiśmy dosłownie przed chwilą, bo nie na wczorajszej, ale na wcześniejszej sesji uchwalaliśmy jako Rada tak zwane założenia polityki społeczno-gospodarczej na przyszły rok, czyli tak naprawdę założenia budżetu. Ja tam właśnie proponowałem zadania związane z tym, żeby tramwaje przyspieszyć w przyszłym roku, ale urzędnicy powiedzieli, że czegoś takiego wpisać nie chcą. Andrzej Kilianek, jak pan sądzi, jak ta dyskusja, w jakiej temperaturze będzie przebiegać? Uważam, i co dla pana jest priorytetem? Uważam, to teraz nie wiem od czego zacząć. Po kolei. Uważam, że prezydent ma stabilną większość. Bez względu na to, jak radni mówią dzisiaj, że będą twardo zabiegać o interesy, spotkają się być może w połowie drogi. Uważam, że zbyt dużą dozę zaufania ci nowi radni, którzy są pierwszy raz w Radzie Miejskiej, panu prezydentowi okazali. I chciałbym się mylić, ale uważam też, że prezydent nie będzie potrafił tego docenić. Ale chciałbym się mylić. Natomiast jeżeli chodzi o priorytety w tej chwili, po tym, co pan prezydent zrobił ze Śląskiem Wrocław, trudno, po tym, jak powiedział do nas podczas absolutorium, że nie potrzebuje tak naprawdę radnych Prawa i Sprawiedliwości i ich głosów, on to powiedział wprost. Uważam, że wszystko to, co się znajdzie i co zapiszemy, zostanie odrzucone. Także o tym już rozmawialiśmy wielokrotnie, że mieszkańcy wciąż mają wspólne toalety, że wciąż mamy najwolniejszą komunikację, najwolniejsze tramwaje w kraju, że chcielibyśmy to pozmieniać, poprawić. Wiemy, jak to zrobić. Nie ma na to zgody. Co nam panowie pokazała tegoroczna powódź na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu? Jakub Nowotarski. No pierwsza rzecz, to w zasadzie nie jest zaskoczenie, wydaje mi się, to ogromna energia mieszkańców. Byli w gotowości, tam gdzie trzeba było, byli na posterunku i tak naprawdę chronili miasto przed powodzią, szczególnie na zachodzie Wrocławia. No przyznam szczerze, tego się spodziewałem, sam doskonale pamiętam 97 rok, chociaż miałem wtedy 8 lat, no to jest takie doświadczenie, które bardzo mocno we mnie tkwi i myślę, że wszyscy wrocławianie, którzy tamtej powodzi doświadczyli, doskonale to pamiętają, te emocje. Myślę, że dużo niepewności też było, takiego wyczekiwania, jak wysoka będzie ta woda, i powiedziałbym nawet, że miałem wrażenie, że mieszkańcy i mieszkańki byli gotowi na dużo wyższy poziom wody w Odrze i tak byśmy sobie poradzili. Dobrze, że się stało, jak się stało, że szkody wyrządzone przez wodę w mieście w zasadzie są niewielkie. Przeszliśmy suchą stopą przez to wszystko. Prawie tak.
No i co? Powódź dla Wrocławia w pewnym sensie się kończy. Kończy się ta wciśnięta pauza w całym temacie polityki miejskiej, funkcjonowania miasta, bo żyliśmy tylko i wyłącznie tym i wracamy do normalnej, codziennej pracy. Andrzej Kilianek, jak pan to ocenia? Co się wydarzyło? Mam tak dystans, dlatego że jeszcze w poniedziałek mówiłem o tym, że prezydent dobrze się zachowuje, a później przyszedł niestety wtorek i całe swoje to dobre pierwsze wrażenie zepsuł posiedzeniem sztabu kryzysowego z udziałem premiera Tuska, gdzie usłyszeliśmy o fake newsie, który został na tym sztabie wypowiedziany. Chaos informacyjny niestety był wprowadzony już nawet na etapie, jak kierowaliśmy informacje do mieszkańców o tym, gdzie jest potrzebna pomoc. Był absolutny brak informacji, jak tam się dostać i czym, żeby było bezpiecznie, żeby nie było korków, bo były czasami późne godziny wieczorne, kiedy wzywano pomoc i to gdyby nie wtedy reakcja dziennikarzy, którzy sami proponowali rozwiązania, no to zrobiłyby nam się korki i niepotrzebne nerwy. Uratowani jesteśmy tym, że faktycznie woda nie wystąpiła z koryt, jak to było w 97, nie było cofki i możemy mówić o tym, że rynek jest uratowany, ale też o braku rzetelnej informacji i pewnej informacji może świadczyć to, jak mieszkańcy parkowali samochody. Na osiedlu Lipa Piotrowska dostałem zgłoszenia i zdjęcia. Jakiś samozwańczy szeryf pospuszczał powietrze z opon ludziom, którzy wyjechali z garaży podziemnych, żeby zaparkować wzdłuż ulicy. No to są już rzeczy wręcz niebezpieczne, a się działy przez chaos informacyjny. To gdybyśmy mieli to podsumować, to rząd i samorząd, mówiąc kolokwialnie, dali radę czy nie? Na jaką ocenę szkolną zasługują? Uważam, że rząd niedostateczna. Jeżeli chodzi o samorząd, to tutaj było o wiele lepiej. Mówię o samorządzie Wrocławia, czyli bo nie umiem ocenić. W skali szkolnej 3+. Ja wystawiam szóstkę mieszkańcom, oceniać władzy się nie podejmuję. Byłem zbudowany tym, że premier był na miejscu, że dał wsparcie rządu. Cieszę się, że też władze miasta się w to wszystko zaangażowały. Nie chcę oceniać, bo myślę, że jest na to jeszcze za wcześnie. Ta wielka woda nie przeminęła, ale dla mnie jest ważne, żeby tą ocenę wystawili przede wszystkim ci, którzy dzień i noc byli na pierwszej linii frontu, widzieli najlepiej, jak wygląda zarządzanie w tej kryzysowej sytuacji. Rozmawialiśmy zresztą z radnym Czerwińskim na ten temat, że może dałoby się zorganizować w tej sprawie konsultacje społeczne właśnie po to, żeby ocenę, wszystko jedno, czy w skali od 1 do 6, czy jakiejś innej, mogli wystawić ci, którzy najbardziej angażowali się w obronę miasta przed powodzią. No to kończymy, panowie. Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość, Jakub Nowotarski, Koalicja Obywatelska. Byli dziś wrocławscy radni naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję wam za spotkanie. Panowie, do zobaczenia.